Cześć, witajcie, kanał Fishing Queen. Dzisiaj znów nietypowo, bo witam Was z domu, ale razem ze mną są pewni goście. Chciałabym Wam przedstawić moją hodowlę, mini hodowlę czerwonego robaka, jak ja sobie ją tutaj hoduję, jak u mnie wygląda dokarmianie robaków, od czego zaczęła się ta hodowla i jak to wygląda, czy jest uciążliwa, czy nie. Co się dzieje z robakami, kiedy jest zima i temperatura spada na dworzu poniżej zera. Takich filmików mogliście obejrzeć bardzo wiele na różnych kanałach wędkarskich, gdzie wędkarze dzielili się tym, jak wyglądają ich hodowle. Postanowiłam, że założę swoją własną już kilka miesięcy temu, także to jest hodowla, która już jakiś czas jest prowadzona. Rozwija się całkiem dobrze, ale do tego wszystkiego przejdziemy, jak pokażę Wam wszystko troszkę z bliska, żebyście mogli zobaczyć, jak to u mnie się rozwija, dlatego zapraszam Was bliżej. Moi drodzy, od czego zacznę na samym początku? Możecie mieć pytanie, dlaczego jest pudełko z robakami w nieco większym pudełku schowane. Jest to spowodowane tym, że to pudełko, w którym jest moja hodowla, ono od spodu jest dziurkowane. Jest zrobiony przewiew, tak żeby robaczki miały odprowadzenie wody. Tutaj są dziurki od spodu. Jest to potrzebne, ponieważ robaczki, żyjąc sobie tutaj w swoim własnym ekosystemie, produkują dosyć spore ilości wody. Mało tego, ja również nawadniam dodatkowo spryskiwaczem swoją hodowlę, żeby była nawilżona i żeby ten dopływ wody był, ponieważ jak pewnie wiecie, robaki składają się z bardzo dużej ilości wody i ich ciało praktycznie to jest sama woda, dlatego potrzebują tej wody, żeby żyć. Stąd właśnie hodowla umieszczona w pudełku, żeby woda nie skapywała bezpośrednio na podłogę, czy na ziemię, czy na panele, bo robaki teraz trzymam w domu, tylko żeby były sobie tutaj w tym takim większym pojemniku. Na potrzeby naszego filmu, żebyście widzieli wszystko lepiej, ten pojemnik odlatuje, a robaczki idą tutaj. I zaraz na zbliżeniu pokażę Wam, jak w środku to się wszystko prezentuje. Otóż klapka też jest nawiercona. Są zrobione otwory po to, żeby był przewiew powietrza, żeby cały czas sobie nasza hodowla oddychała, bo powietrze też jest im potrzebne do życia. Dlatego zdejmuję sobie tą klapkę i tutaj już mamy hodowlę. Zaraz wyjaśnię Wam, co poszczególne części oznaczają, dlaczego one się tutaj znajdują. Mamy jakieś kawałki papieru, tutaj różnego rodzaju obierki z różnych warzyw czy owoców. Tutaj też jest worek jutowy. Dlaczego? Dlatego, że jest on przewiewny. Jest plastikowy, taki z takiego tworzywa sztucznego, ale jest przewiewny i dzięki temu też nasza hodowla oddycha i dostaje się do środka powietrze. Jak widzicie, tutaj po bokach też są nawiercone wszędzie dziurki, jak i od spodu, po to, żeby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza i żeby nasze robaczki miały czym oddychać. Jak już wspomniałam Wam wcześniej, są tutaj kawałki papieru. Jest to papier, który nie jest barwiony, nie zawiera składników drukarskich, czyli nie ma tutaj żadnych konserwantów, żadnych składników farbujących, które nie służą robakom w hodowli. Jest to zwykła rolka papieru po papierze toaletowym wykorzystana, jest ona zwilżona i takie tutaj skrawki papieru właśnie lądują w mojej hodowli. Dlaczego? Jest to celuloza. Celuloza zapewnia rozmnażanie robaków. Jest ona niezbędna do tego, żeby nasze robaczki się rozmnażały i żeby powiększała się nasza kolonia. Jest to dosyć mały pojemnik, jednak robaczków jest tutaj dosyć sporo. Jakiś czas temu zauważyłam, że pojawiają się małe brzdące, także jest to dla mnie bardzo dobra wiadomość. Kolonia się rozwija. Co tutaj jeszcze jest? Jak widzicie, ziemi jest dosyć sporo. Ja postaram się tutaj zruszyć troszeczkę ich ekosystem, żeby jak najwięcej Wam tutaj rzeczy pokazać. Zobaczcie, bo ziemia jest bardzo wilgotna, a tutaj już znajdują się nasze niuniusie. O! Są różne, mniejsze, bądź też większe. Robaki nie lubią światła.
Dlatego one są teraz troszeczkę niemrawe. Jak widzicie, tutaj jest mamusia, tutaj jest brzdąc mały. Nie wiem, czy to jest widoczne w kamerze, ale jest tutaj bardzo dużo takich maluszków. Jak widzicie, bardzo dużo malutkich rybaczków, które się dopiero urodziły. O, tutaj jest jeszcze mały brzdąc. Czekajcie. O, zobaczcie, jaki mały pędraczek. Maluszek. Ok. Czym karmię robaki? Najlepiej w porze letniej robaki przyjmują arbuza, skórki z arbuza. Miąższ możecie sami sobie śmiało zjeść, natomiast skórki dobrze jest, jak zostawicie i dacie swoim robaczkom. One się będą bardzo dobrze rozwijały, pobierając skórki od arbuza. Dobrze też wpływają różnego rodzaju owoce, czyli jabłka, gruszki, banany. To są również skórki owoców, które świetnie przyjmują się w hodowli. Tylko musicie uważać na to, żeby nie przesadzić z tym jedzeniem. W takim pudełku, w takiej hodowli zachodzą procesy gnilne i rozkładowe, czyli wszystko, co tutaj wrzucicie, to nie znika, tylko rozkłada się, po czym robaczki swoimi małymi żuwaczkami wchłaniają po prostu ten pokarm. Ja tutaj również daję bardzo często skórki z ziemniaków, obierki od ziemniaków. Zauważyłam, że nie jest to super pożywienie i robaczki znacznie bardziej wolą arbuza czy też różnego rodzaju owoce. Ale już mówię, dlaczego teraz robaczki przeszły na dietę. Z tego względu, że jest temperatura ujemna na zewnątrz, muszę trzymać moją hodowlę w domu. Jest to dosyć uciążliwe, ponieważ gdy karmię robaki owocami, pojawiają się muszki owocówki. Żeby temu zapobiec, nie daję owoców, nie daję skórek z owoców, tylko staram się zastąpić to w tej porze takiej zimowej takimi produktami czy skórkami, które nie będą aż tak bardzo sprzyjały pojawianiu się muszek owocówek. Ze względu również na domowników, no i ogólnie sami wiecie, że nie jest to nic przyjemnego, jak po domu latają same owocówki, muszki, które tylko denerwują. Co jeszcze? Bardzo ważnym składnikiem jest papier, tak jak już Wam wspomniałam. Mogą to być czyste, białe kartki papieru do drukowania, do drukarki. Też to nie przeszkadza. Jeżeli chodzi o jeszcze inne rzeczy, które możecie tutaj swoim robaczkom dać, to wszelkiego rodzaju owoce i warzywa. Wystrzegałabym się cebuli. Nie wiem, jak robaczki reagują na cebulę, ale słyszałam, że nie za dobrze. Wystrzegałabym się także cytrusów, czyli owoców, które są cytrusami. Też wiem, że nie za bardzo sobie robaczki z nimi radzą, nie za bardzo to lubią. Postaram się tutaj wygrzebać. O, ten jaki dostał. Przestraszył się chyba. Dobra. Robaki nie lubią światła, także jak prowadzicie hodowlę, starajcie się w takim zacienionym, suchym miejscu tą hodowlę prowadzić. Nie wiem, czy to jest dobrze dla Was widoczne. Tutaj im trochę zburzę ten ich ekosystem, który sobie uklepały przez tyle miesięcy. O. Tutaj jest ich sporo. Teraz je tutaj wygrzebiemy. One bardzo szybko uciekają w te głębsze partie ziemi. Czekajcie. O, może tutaj. Niech tylko aparat złapie ostrość. O! A od czego się zaczęła moja hodowla? Od czego się zaczęła moja hodowla? Otóż miałam niewykorzystane pudełka z robaczkami. Nie miałam co z nimi zrobić, miałam 3 opakowania takich sklepowych, zwykłych dendroben, które kupiłam w sklepie wędkarskim. I po prostu szkoda mi było je wyrzucić i czy tam gdzieś nie miałam ich gdzie wykorzystać, bo praktycznie wiedziałam, że nie pojadę nigdzie na wodę, w których
na wody, w których będę mogła je wykorzystać. Dlatego postanowiłam, że włożę je do wiaderka z ziemią. Na początku było to zwykłe wiaderko z ziemią. Jednak zaczęłam się interesować tym, jak w ogóle wygląda taka hodowla robaczków. Czy one przeżyją, czy w ogóle będą, zapewnię im w ten sposób dobre warunki. Troszeczkę o tym poczytałam, przeszperałam internet i rzeczywiście jest to bardzo prosta sprawa. Trzeba zachować tylko kilka najważniejszych aspektów, czyli powietrze, wilgoć, celuloza, jedzenie. Najprostsze chyba zwierzątko, najłatwiejsze w utrzymaniu, jakie kiedykolwiek miałam. Dlatego polecam Wam, jeżeli macie tylko możliwość spełnić tych kilka warunków, to jak najbardziej. Jedyną rzeczą, taką radą, którą myślę, że będzie dla Was bardzo przydatna, jest to, żeby robaki nie zmarzły. Jeżeli one złapią ujemną temperaturę i kolonia przymarznie od spodu, wtedy bardzo ciężko jest ją uratować i po prostu stracicie swoje robaczki, zwłaszcza, że tak jak już Wam wspomniałam na początku, składają one się z dużej ilości wody, więc po prostu jeżeli będzie ujemna temperatura, robaki po prostu zamarzną i zdechną. Więc to jest ważne. Ważne jest utrzymywanie wilgoci, żeby robaki podczas poruszania się wśród ziemi miały tą wilgoć. Jak widzicie, moja ziemia jest bardzo mokra. Też nie można przemoczyć kolonii, bo robaki też nie lubią zbyt dużej wilgoci, dlatego trzeba to znaleźć taki złoty środek, wypośrodkować sobie tą wilgoć. Papier, który dajecie, zawsze musi być mokry. Ta celuloza, którą robaki będą sobie wykorzystywały z papieru, musi być zwilżona. Powiedzieliśmy sobie o jedzeniu, powiedzieliśmy o tym, jak przechowywać robaki, jakie produkty daje do swojej kolonii zimą, jakie latem. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania związane z kolonią, z prowadzeniem takiej mini kolonii, mini hodowli robaków, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli tylko będę wiedziała, jak odpowiedzieć na Wasze pytanie, to bardzo chętnie Wam pomogę. Moja kolonia była zakładana spontanicznie, rozwija się, także myślę, że robakom jest tutaj dobrze. Jak tylko temperatura na dworzu będzie dodatnia, powyżej tych 7-8 stopni, zarówno w dzień, jak i w nocy, to wtedy robaczki już pójdą sobie na zewnątrz, do garażu, tam już będą mogły sobie dalej żyć. Bo jednak temperatura to jest bardzo ważny czynnik, także zwróćcie też na to uwagę, bo szkoda by było prowadzić hodowlę przez 8 miesięcy letnich, tych takich ciepłych, a te 4 miesiące, w których są przymrozki, stracić całą kolonię. Dlatego to jest bardzo ważne. Zapraszam Was do kolejnych filmików. Mam nadzieję, że treści, które będę Wam przedstawiała w tych miesiącach zimowych, będą takim fajnym urozmaiceniem wtedy, kiedy pogoda nie pozwala łowić, a jak tylko zrobi się troszeczkę cieplej i warunki na feder będą odpowiednie, to wyskoczymy sobie nad wodę i rozpoczniemy z powrotem na nowo sezon 2019. Zapraszam Was do komentowania. Jest to dla mnie zawsze coś miłego, jeżeli przeczytam od Was komentarz, że jak Wam się podobał film, czy czegoś brakuje, czy coś można by było zmienić, urozmaicić. Zadawajcie pytania też o hodowlę, postaram się na nie odpowiedzieć. A tymczasem ja i moi przyjaciele żegnamy się z Wami i wędkarska piątka.